Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie mnie na tą bardzo pozytywną imprezę. Żałuję, że nie ma więcej publiczności, bo cel jest bardzo, bardzo zniosły. Nie wiem, jakie tam wyniki w tej chwili są, ale jeszcze, jak to się mówi, kasa jest otwarta. Może jeszcze ruszymy parę dodatkowych tych. Ja wyjaśnię, że, żeby nie wyjaśniać, jakie utwory będę grał. Wszystkie utwory są moje, nawet te, które pani Kamila bardziej będzie śpiewała. To znaczy małe sprostowanie. Małe sprostowanie. To ja nie ja piszę. Przychodzą mi z taką łatwością utwory, że po prostu to ktoś z góry przesyła. Niesamowitą łatwość. Później popracuję na uproszczeniu, dodaniu. Uważam, że simplicity, prostota jest najważniejsza, także, ale przychodzi, mam na to świadków, także jak to wygląda. Poza tym, jeżeli Państwo chcecie, to mogę skomponować na poczekaniu, na wygram numerki. Ale to nieważne. Zagram Poloneza i Mazurka. Wszyscy mówią, że to Chopin. Myślałem, że to Chopin. Nie, to nie jest Chopin. Zawdzięczam Chopinowi dużo, ale Bachowi i innym kompozytorom. Ale te utwory są, powiedziałem, prosto z góry. Nie wiem, czy ten fortepian nastawiony jest tak. Mamy pedał, który ucieka, także będę przesuwał go, trzymał go. Polonez. Thank you.
występ o mało nie doszedł do skutku. Umówiłem się, zgodziłem się z pastorem, że wystąpię, ale spotkaliśmy się w Starbucks, żeby omówić szczegóły i wspomniałem, że nie mogę grać, bo ręka mi kompletnie wysiadała, chyba nawet prostych rzeczy nie mogę zagrać. No bo ja, żeby podać rękę, podałem mu rękę. Starbucks pełen, ludzie się patrzą, jak dwóch kochanków, wziął rękę i trzyma i modli się. Ludzie patrzą, co dwóch kochanków przyczyni. No i później pytam, czy w porządku? I nawet, jak słyszycie Państwo, poruszam tą ręką, gram, nie czuję bólu. Także spróbuję utwór, który bym się bał normalnie zagrać, Mazurka Fantazja, bo tu trzeba tej lewej ręki troszeczkę i nie tylko. Ale wygląda na to, że zagram. Thank you.
Jest teraz? Okej, dziękuję. Ja nie jestem dobry na datach, nie pamiętam, ale jakieś 20 lat temu, 30 lat temu było takie wydarzenie, było to w telewizji w pełnych kolorach, in full colors, przez dwa dni szło mała dziewczynka gdzieś w Peru czy w Chile, nie pamiętam, nieważne. Była uwięziona przez powódź w murze po szyi, tylko głowa wystawała. I ludzie dookoła jej próbowali ratować, nie mogli. No nie mogli jej uratować, nie mogli wciągnąć całej głowy, musieli urwać. To trwało coś dwa dni, telewizja pokazywała. I co mnie uderzyło najbardziej, ten uśmiech, że ona wierzyła, że będzie uratowana. Jedyną obawę miała tylko, że się spóźni do szkoły. No. I ten uśmiech, jak ktoś płacze, pan to rozpaczał, ale ten uśmiech był taki ufny, bieżący. No niestety nie uratowali. To jest utwór poświęcony, spowodowany tym wypadkiem. Może ktoś pamięta, może ktoś widział. Noc mi leci. She just smiled at me. Just smile. She just looked and smiled.
jesteśmy w tej sytuacji, że możemy pomóc Dawidowi. To zależy od nas, od wielu czynników. W każdym bądź razie, może jeżeli to Państwo poruszy, to znaczy, że mamy jeszcze jakieś serce, które powinniśmy dzielić. Wonder why. Thank you.
Life is good, not only this life is great. Let it
cichu wiatr, wierzby śpią cichym snem. Słyszę tylko drżenie strun, wiem to on dla mnie gra. Dziękuję bardzo.